Cześć wszystkim, moi drodzy. Transport to nie ma co ukrywać jedna z najważniejszych branż dla każdego z nas. Bo kiedy wyobrazimy sobie sytuację, że idziemy do sklepu i na półkach nie ma towaru, to wtedy myślimy, o kurcze, skąd te towary do nas przyjeżdżają? No właśnie, według portalu OLX Praca jednym z najbardziej pożądanych zawodów obecnie wśród Polaków jest kierowca samochodu ciężarowego. I my dzisiaj będziemy mogli porozmawiać z taką osobą, zobaczymy, jak jego kabina wygląda, jak wygląda taki dzień z życia kierowcy zawodowego. Dodatkowo, nie bez powodu znajdujemy się na Placu Wolności w Poznaniu, bo będę pytał Polaków, co sądzą o tym zawodzie, ile taki kierowca według nich zarabia, a później lwia część, czyli sam wywiad i esencja tego filmu. Ciekawi? Zaczynamy! Dzień dobry. Przepraszam, możemy na chwilkę? Bardzo prosty temat odnośnie transportu i samochodów ciężarowych. Ale nie, nic, jeżeli chodzi o samochody. Moje pytanie jest następujące. Co panie sądzą o zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego? Możemy zacząć od pani. Znaczy ja wiem, że to jest bardzo ciężki zawód. No uważam, że zawód no niezbędny, tak? No bo osoba, która nam dostarcza towary codziennie do sklepów, do hurtowni, więc no bez niej nie byłoby towaru w sklepach. No na pewno jest potrzebne, żeby gospodarka funkcjonowała. Mój dziadek jeździł bardzo długo i wiem, że to jest jakby jeden z najważniejszych zawodów, że transportuje wszystko, co jest potrzebne między krajami, między nacjami. A największe zalety tego zawodu? Zwiedzanie, to jest work and travel, jak to się mówi. Na pewno z tego, co wiem, w miarę dobrze płatny, jeżeli chodzi o te wszystkie dodatki, diety i tym podobne. Chyba to, że mężczyźni jednak lubią prowadzić samochody i jazda samochodem sprawia im przyjemność. Czyli jest to pożądany zawód? No zdecydowanie, no, na pewno w tamtym regionie, a Polska jako eksporter, będąc między wschodem a zachodem, my ciągniemy wszystko z eksportu, także kierowca ciężarówek jest it's a must. Wydaje mi się, że jest za mało ludzi, są niedobory, ale... Myślę, że jest to pożądany zawód, ale że bardzo drogie jest wyrobienie aktualnie w Polsce samego prawa jazdy na pojazdy ciężarowe, nie? Powyżej 3,5 tony i z naczepą również. A właśnie, no to jeżeli przeszliśmy na kwestię finansową, to ile panie uważają, że taki kierowca samochodu ciężarowego może zarabiać? Powiedzmy wprost. Myślę, że jeżeli jeździ regularnie w dalekie trasy, to jest pieniądze rzędu 10 tysięcy miesięcznie. A na rękę? No to ja tak 7 powiem. Jeżeli wiesz, że za granicę to około, myślę, że to oscyluje między 8 a 12. Między 5 a 10 tysięcy złotych. Od tak naprawdę krajowych w granicach 3 tysięcy do nawet potrafią 10 tysięcy z dietami, z tego co wiem, przy dużych wyjazdach zagranicznych zarabiać. No to co? Co mówili Polacy? Jak sami widzicie, wszyscy mówią, że jest to zawód bardzo, bardzo pożądany, że można dużo zarobić, że czasami jest ciężko, czasami jest łatwo. Niektórzy to lubią, niektórzy tego nie lubią. To co? Może teraz przejdziemy od tego, co myślą ludzie, do osoby, która naprawdę jest zawodowym kierowcą i jeździ już dobrych kilka lat. Nie będę nic spoilerował, bo za chwilę zobaczycie, kto to będzie. To teraz, moi drodzy, lwia część tego filmu i jest z nami nasz główny bohater, czyli Konrad. Cześć, Konrad. Siemanko. Bardzo mi miło naprawdę, że jesteś tutaj z nami i zdradzisz nam tajniki twojego zawodu. Dlaczego zostałeś kierowcą samochodu ciężarowego? Według mnie, zawsze to miałem we krwi. Ojciec jeździł, wujkowie jeździ, taka trakerska rodzina po prostu. Zawsze mi się to marzyło. Aha. Zostałem. Czyli z pasji? Tak, z pasji. Posłyszałem, że są duże zarobki, ale o tym porozmawiamy za chwilkę. Tak, to później. Dobra, to na samym początku chciałbym, żebyś, Konrad, powiedział nam, co to jest za samochód i jakie on ma specyfikacja, taka podstawowa, dla laika. Volvo FK4, 500 koni, Euro 6. Samochód trochę babcia, 615 tysięcy kilometrów ma już nabite, ale dalej lata na zachód. A dlaczego babcia? 615 tysięcy to już jest babcia? A dla aut jeżdżących na zachód, według mnie już trochę tak. Znaczy mówię, tak, wiesz, no są wiadomo nowe, są trzylatki, kurcze, tam niektórzy oddają samochody, no ale to jednak, mówię, mamy super mechaników u siebie po prostu i te auta jeżdżą, nie psują się. 615 tysięcy, a rocznie ile robisz? Rocznie 120-130 tysięcy kilometrów. Ja pierdyle, no ale tak, no ale to jest twój zawód. Dobrze, wejdziemy. Okay.
fryzurę? Możemy? No dobra, to wywołałem temat twojego samochodu, no to powiedz mi, co tutaj się znajduje. Czy to są... Tak, to są zbiorniki. Zbiorniczki. Ile wchodzi? Niewiele, 1265. No to rzeczywiście bardzo niewiele. 1265 litrów? Tak, 1265 litrów. Są i większe. Ile robisz na takich zbiorach? Bo to rozumiem, 1265 to jest maksymalnie, ile możesz tak, zalać. Tak, to jest maksymalnie. Ile na tym przejedziesz? Średnio liczę sobie zawsze około 3000 km. No wiadomo, no to też zależne jest po prostu od tego, co wieziemy. Mamy lekko, mamy ciężko, jedziemy po górach, jedziemy po płaskim. To jest wszystko uwarunkowane. No średnio 28, tak mówię, 28-30 litrów, 33 litry. No, spalanie. Tak, spalanie. Bezpieczeństwo jest rzeczą, mam wrażenie, przy takim zawodzie najważniejszą. No tutaj to jest wiadome. Siodło chyba się na to mówi, tak? Tak, siodło. No tak, myślę, że na czepę, podjeżdżamy troszeczkę niżej, żeby być, podnosimy się, żeby tego smaru nie ściągnąć, żeby ładnie siodło chodziło. Wczepiamy się, podczepiamy kabeleczki, aha. Te pneumatyka, światła, ABS. Wszystko tu jest. Tak. Gitara. Sprawdzamy oczywiście i lecimy w trasę. No właśnie, i o tym jest rozmowa. To prosiłbym teraz Ciebie, żebyś zasiadł na swoim stanowisku dowodzenia. Ja pójdę z boku i zobaczymy, jak to wygląda w środku. Dobra. No kurde! Konrad, ja ze swojej strony wchodzę. Czekaj, Boże, jak tu wejść? O Jezu! Dobra, załadowałem się. Ja pierdolę! Cześć, buciki zdejmujemy. Jest z nami nasz główny bohater. Dobra, jak nie muszę? Oczywiście, że muszę. Dobra, wiesz co? Tak, ja nie jestem dzisiaj tutaj najważniejszy, to ty jesteś najważniejszy, więc... Co robię jako pierwsze? Odpalam maszynę, logujemy się do tachografu. Tu jest tachograf? Tak, tu jest tachograf. Poczekaj, to ja zobaczę sobie. Pokaż ten tachograf. Aha, to taką kartę wkładasz do środka. Wciągamy. Kartę wciągnęło. A co to jest za karta? To jest taka, którą się wyrabia? Tak, taką się wyrabia. No to jest takiego jak dowód, tylko po prostu wiesz, no jest szczypem po prostu i to szczytuje wszystko. Ostatnie wyjęcie. Wczoraj akurat przyjechałem, 14.50, wpis manualny. Tak, bo musimy wpisać. Okej. Okay. Że mamy przerwę. Widzę, że kierownica multifunkcyjna. Tak, dokładnie. Tutaj mamy cruise control, czyli tempomat. Mhm. No tutaj sobie podwyżamy, obniżamy tempomatem. Jasne. Tryby eko. Klimę masz? No jest klima. No nie postojowa, no tak mówię, babcia, no nie, tutaj nie ma postojowej. Aha. Nowych Volvach jest i to nawet chyba nie wiem, czy to nie jest... Konkretnie? No musi pachnieć, kurczę. Oczywiście. No, musi pachnieć. Nawet oczywiście. Wczoraj specjalne nagrania kupiłem wczoraj, żeby ładnie pachniało. Dobra, to czekajcie, moi drodzy, teraz ja tutaj sobie zasiadam. Jaka poduszeczka, ty! Elegancko. Mogę, naprawdę? Śmiało, kładź się. Którą stronę śpisz? Wiesz co, ja jestem tego zdania, że nogi trzeba myć codziennie i to dla mnie jest obojętne. Raz tej, nogi są zawsze codziennie umyte. Ty no, ale musisz się... A nie, no chodźcie do mnie. Zobaczcie, tak wygląda, a może z tej strony pokażemy. Bo ja w ogóle, wiesz, w kabinie nigdy nie byłem. Kabina tak wygląda i jest tutaj łóżko, a to, co to jest? No drugie łóżeczko. Znaczy ja to używam jako po prostu szafę. Tam idzie, kurczę, torba, jakieś tam, wiesz, jakieś suche jedzenie przykładowo, to po prostu co rzucę, to po prostu tam leży, nie? No to teraz debiutancko kładziemy się tutaj na łóżku, ale fajnie! Ty no powiem ci, tak szczerze teraz, że w porządku ten zawód. No powiem ci, że wiesz... Są różne aspekty, no największe no to jest chyba po prostu rozłąka z rodziną, no wiesz, jak tydzień na dwa tygodnie, są różne tryby pracy, typu wiesz, ludzie jeżdżą na liniach, że jest na przykład co drugi dzień w domu, są ludzie, którzy jeżdżą na tydzień, no nie, no. Są ludzie, którzy na dwa tygodnie, są wariaci, którzy jeżdżą 4 tygodnie, a później mam 2 tygodnie wolnego, 4 tygodnie, no to dla mnie to jest już, tak zaczynałem, 4 tygodnie jeździłem. Jak jeszcze nie ruszyliśmy, bo będziemy mieli tak już okazję się przejechać, nie wiem czy wiesz, ale... Jeżeli chodzi o twoją pracę, kierowca samochodów ciężarowego, jest to obecnie najbardziej pożądany zawód. Z czego to wynika? Ty, jako doświadczony już... No, 7 lat, no to nie jest mało. No 7 lat, tak. No mówisz, pożądany zawód, no już kurczę, no z czego to wynika? Może dlatego po prostu, no bo jednak te towary ktoś musi wozić. No właśnie. Po prostu w półeczkach. No tutaj mam dokumenty, jest to takie właśnie, wiesz, taka apteczka, no nie, wiesz, mm-hmm. Tu mam taskę, no jestem tą palącą, czasami nieraz się skończy, wiadomo. Na zachodzie są drogie fajki, no to wtedy sobie kręcimy, tam jeszcze maszyneczka leży. Aha. O, tu jakieś dokumenty oddał, tak książki, bo czytam. Sobie. Super. Tutaj? Tak. Nie tutaj? Że ci chcemy szperać pomiędzy tymi, nie, jeżeli... Nie, no luz, nie ma problemu, no nie, tutaj mamy, kurczę, akurat... Na tym pamiętam, czajniczek.
opakowanie, o ten wybór, to takie wiesz, no śmieci, wszystko i nic, to tablet. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo słyszałem, że ty tutaj, to jest hit, teraz słuchajcie, co ja tu, co ten człowiek robi. Ten człowiek w przerwie robi sobie frytki. Tak, tutaj. Robię sobie frytki. Pokazuj. Możemy, znaczy wiesz, ja... Nie, że będziemy robić, ale pokazuj, jak to robisz. Okej, okay. Pokażemy ci tak na sucho po prostu, jak to wygląda. Jak ty to robisz? No to mamy sobie kucheneczkę, tylko ja wtedy siedzę po prostu tam, gdzie ty. Dobra. Mamy kucheneczkę. Są mi też buty, ale według mnie to jest bardziej bezpieczne. Mhm. No i kurczę, wiesz, odpalamy ją, to czy wiesz, nie wiem, chcesz, możemy. Tu mamy patelnię, wiesz, wszystko, odpalamy sobie ją. Tu mamy to, co potrzebne, jakieś przyprawy, ale też akurat tu teraz jest ten, ale... A tu jest, to jest taki przybornik. Tak, tak, no i tutaj akurat tam kable tak rzuciłem na szybko, no, no. Mówię, jakiś makaron, olej właśnie do frytek, no robię akurat, robiłem frytki. No, 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 no. To ci opowiedziałem. A gdzie masz lodówkę? Lodówka jest tutaj. To położę trochę pod tobie. Lodówka jest tutaj. Okej. A, tu masz. Tak, lodóweczka jest, no nie. Tutaj duża? Czy tu jeszcze jest lodówka? Jest ta półeczka? I tu mam zamrażarnik też, nie? Fajnie się gaworzy, mega jesteś przyjemną osobą. Bardzo dobrze mi się tutaj spędza z tobą czas, ale chciałbym też... Przejechać się. No dobra. No. No. No i maszyneria ruszyła. Ja nigdy absolutnie nie jechałem samochodem ciężarowym, więc to też dla mnie będzie coś zupełnie innego. No. To co, ja zasiadam i jedziemy. No ale się. Powiedz mi, ciężko się prowadzi taki samochód? Nie, nawet małpa by ogarnęła. Nie, bo ja w ogóle słyszałem, w ogóle, że tym się tak wcale ciężko nie jeździ. Ale zobaczcie, jak my jesteśmy... Ale przyspieszenie ma. O 500 koni. Ciebie nie dogonię. No nie, ale ty. O, teraz hop-hyc zrobimy. Ty, ale no nie, no przyspieszasz szybko. No wiesz, bez naczepy, bez towaru, no to tak, a kurczę, jakbyśmy mieli załadowane te 25 ton jakiegoś, kurczę, plastiku czy czegoś, no to obstawiam, że jeszcze byśmy nie przejechali torów. Bardzo przyjemnie się jedzie tutaj z Konradem, naprawdę sprzedał nam tak zarąbiste informacje, ale ja bym chciał wam jedną rzecz, moi drodzy, powiedzieć. Na OLX Praca w lipcu było ogłoszeń, uważajcie, 31 tysięcy praktycznie w kategorii transport spedycja. To o 61% więcej niż w roku poprzednim. Po twoim 7-letnim doświadczeniu, komu byś polecił tę pracę? Wiesz co, przede wszystkim młodym osobom, ale przede wszystkim, co mają już na przykład jakąś rodzinę. Przykładowo mają już narzeczoną, żonę, dziewczynę. Przede wszystkim dlatego, bo jak wyjedziesz na tą trasę tydzień, dwa tygodnie, to uwierz mi, że podczas jak wrócisz na weekend, to bardzo ciężko, kurczę, znaleźć sobie właśnie, wiesz, dziewczynę. Kurna, myślałem, że policja do nas. Ile maksymalnie możesz jechać? 4,5 godziny mogę, wiesz, ciągiem, 4,5 godziny bez przerwy mogę jechać. Potem muszę zrobić, nie? 4,5 godziny, gdzie jesteś w stanie dojechać? Wszędzie. Nie, żartuję, wiesz, to jest domena, kurczę, mam kamień i z niego korzystam, wiesz, to trackersi będą wiedzieli, o co chodzi, nie? Nie, to jest według mnie kłopota, no nie? Ale mówię, 4,5 godziny dochodzi się wszędzie. To moi drodzy, teraz ja wsiadam z tej strony, co siedział Konrad. Zamykam drzwi, żeby móc się z wami ładnie pożegnać. Przede wszystkim Konrad, bardzo tobie dziękuję. Naprawdę świetne, fenomenalne spotkanie. Prześledzone mam wrażenie, że zostały wszystkie aspekty, widzicie? To jest ten fotel, o którym mówił nam Konrad. Moi drodzy, mam nadzieję, że przez ten film rozwiałem wątpliwości, czy jest to zawód, który warto pójść, który nie warto pójść. To już jest wasza autonomiczna decyzja. Czy chcecie zostać kierowcą samochodu ciężarowego, czy nie? W dzisiejszym materiale chciałem wam bardzo przybliżyć, oczywiście nie ja tutaj byłem najważniejszy, a Konrad, który opowiedział nam o wszystkich aspektach, o tachografię, o przyciskach, o kierownicy, o łóżku. Wszystko zostało, mam wrażenie, że pokazane. To od was zależy, czy chcecie zostać tymi, którzy są dzisiaj najbardziej potrzebni. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiaj. Jeżeli podobają wam się takie materiały, to nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i wpaść na inne filmy. Widzimy się w kolejnym filmie. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Teraz jest ostatnia część filmu, czyli ludzie muszą musisz powiedzieć, żeby zasubskrybowali kanał. No, tak więc Dymitr mnie tutaj tak mówić, co życie mnie poprosił, tak więc wbijajcie mu bieda lajki, bieda łapki. Niech kurwa się kanał rozwija, ma pewne fajne kanały, też oglądam, to taka część. No widzicie? Dlatego moi drodzy, jeżeli chcecie, zasubskrybujcie na górze i wpadajcie na inne filmy. Wszystkiego dobrego.